No, znowu jesteśmy w Politechnice Warszawskiej, po prostu trudno się oderwać, bo to są takie niesamowite przedmioty i wynalazki, że po prostu wracamy. Niewykluczone, że jeszcze tu będziemy raz, ale tymczasem opowiemy o bezzałogowych samolotach i tu mamy test takiego bezzałogowego samolotu, albo przynajmniej jakiś symulator. Cześć, witam Cię. Cześć. Co to jest? To jest symulator właśnie samolotów sterowanych RC. Tutaj właśnie każdy, kto przyjdzie na nasze stanowisko, ma szansę spróbować swoich sił i lotować właśnie takie samoloty, które my staramy się zbudować. Ja widzę, że swoich sił tutaj najmłodsi próbują. Rozumiem, że ty córeczka? Nie, syn. Syn, przepraszam, a tu jest syn. No właśnie, a tutaj to też państwa maleństwo. A tutaj jest, dzień dobry. No jak tu widzę, że sobie radzi całkiem nieźle? No jak widać, w ogóle się nie boi, od razu podeszła i mimo, że tutaj jest najmłodsza chyba w tym gronie, to chyba całkiem nieźle daje radę. Że obserwując na monitorze widzę, że ląduje i startuje bez problemu w zasadzie. Tak, na to wygląda. Sami jesteśmy zaskoczeni. Ale czy to oznacza, że takie miejsca jak tutaj są w stanie po prostu rozbudzić jakąś chęć zdobywania wiedzy na przyszłość? Może tutaj z awioniką jakaś przyszłość czeka córkę? Kto wie. No jesteśmy z dwójką, chłopiec jest starszy, Klara jest trochę młodsza, ale oboje bawią się świetnie. Super, to słuchajcie, jesteśmy teraz w fajnym punkcie. Cześć, jeszcze dzień dobry. Jak się lata? Fajnie. I co, udało Ci się już wylądować? Nie. A co teraz będziesz robić? Bo zepsuł się samolot, potem nic nie mogło się zepsuć, a potem zepsuł się samolot. Aha. I potem rozbił się. Ale już widzę, że lata, nie? Już dajesz radę, jest dobrze. O, widzę, że wylądowałeś. Dobra, to teraz lataj dalej, już Ci nie przeszkadzamy. Nie przeszkadzamy, bo tutaj naprawdę trudne manewry są wykonywane. Ale przejdziemy teraz do tej części, w której no, student Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstaw się proszę. Ja się nazywam Daniel Pyś i jestem prezesem Koła Naukowego Saero Design. Pan prezes opowie nam o tych projektach, o tych modelach. Proszę powiedz mi, co to jest. Tutaj mamy samolot klasy Advanced. Nasz tegoroczny medalista, zresztą jak wszystkie nasze samoloty. Przywieźliśmy z nim ze Stanów dwa brązowe medale. I to jest samolot, który jest wykonany w całości z włókna węglowego. Jaka jest jego waga w związku z tym? Jest bardzo lekki, co? Bardzo lekki. Pusty samolot o rozpiętości 4 metrów waży około 4,5 kg. A podnosi dodatkowo około 20 kg ładunku. Poważnie? Coś takiego jest w stanie unieść 20 kg ładunku dodatkowo? Dokładnie tak. I poza tym, że go podnosi, to go jeszcze zrzuca. Mamy tutaj różnego rodzaju ładunki, czyli zabawki Nerf, które symulują... To przypomina rakietę po prostu. Tak, tak. One symulują domki dla kolonistów Marsa, butelki wody, które symulują zapasy dla tych kolonistów oraz szybowce. I takie szybowce wozimy 3. W szybowcach mamy 30 piłeczek ping-pongowych, które są kolonistami Marsa. Czyli rozumiem, że wizja jest taka, że no za ile? 50 lat? Jak będziemy kolonizować Marsa, to Politechnika Warszawska będzie dostarczała tego typu sprzęt, aby można było dostarczać no niezbędne, że tak powiem, do przeżycia dla kolonistów materiały. Kto wie, może troszkę większe będą te samoloty, ale myślę, że to jest całkiem możliwe. Pewno będziemy pionierami. Zobaczmy dalej, bo nie tylko mamy tego typu samolot bezzałogowy, ale również mamy troszkę mniejszy model. Powiedz proszę, co to jest za model? On jest dużo prostszy i jakie jest jego zastosowanie? Być może jakieś konkursy w nim zwyciężaliście? Tak, to jest też samolot, którym byliśmy na zawodach, na tych samych zawodach, tylko w innej klasie. I to jest samolot klasy mikro. Jak widać, jest malutki. Jego... Mogę do ręki? Pewnie. Zobacz, czy to jest faktycznie takie lekkie, jak mówisz? Bo to też jest włókna węglowego, tak? Tutaj aha. Może najlepiej będzie za te rurki. Bo to jest... jest ciężar, który on musi przenosić. On jest w stanie przenieść taki ciężar? Tak. To jest, drodzy Państwo, niesamowite. Państwo nie jesteście w stanie ocenić tej wagi, ale ja naprawdę mam spory problem, żeby utrzymać, chociaż jestem silny, ale mam spory problem, żeby utrzymać ten model w całości. To się wygląda takie dosyć delikatne. Tak, pusty samolot waży około 300 gramów, a rurki w tej konfiguracji około 1,5 kg, więc no, jest prawie pięciokrotna różnica. A zawody polegają na czym? Co musicie wykazać? Największy ładunek, największa zwrotność, nie wiem, materiały, z których jest stworzone, waga? W tej klasie samolot musi po prostu
polecieć i wylądować, co udowodni, że struktura jest odpowiednio wytrzymała. Dodatkowo samolot musi być po rozłożeniu, musi zmieścić się do tego pudełka, więc to nam ogranicza wymiary. A rozumiem, czyli tak naprawdę to jest wiele parametrów, które musicie spełnić, aby móc wziąć udział w takich zawodach. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No i tu jest dla mnie coś absolutnie niesamowitego. Nie wiem, czy Państwo... Właśnie pokażemy to od razu. Tu są, o ile widzę, piłeczki tenisowe i właściwie o co chodzi z tym całym projektem? Ten samolot to jest według organizatorów naszych zawodów symulacja samolotu pasażerskiego. Czyli każda piłeczka jest pasażerem, każda piłeczka ma swoje siedzonko. I dodatkowo ma przypisany do siebie bagaż. Czy ja dobrze widzę, że w tym projekcie zakładacie, że ludzie będą siedzieli na skrzydłach? Dokładnie tak. To są skrzydłach. To są miejsca premium. Nie wiem, czy ludzie chcieliby siedzieć w skrzydłach, ale nasze piłeczki bardzo chciały. I poza tymi piłeczkami samolot podnosi jeszcze taką oto sztabkę żelaza. Spróbujemy. Nie, no naprawdę? Tak. Nie. Jakie cięższe. No strasznie. Ile to masz? Ja, ale wie pani, że... A to się nagrywa? No nagrywa się. Ale nie słyszę siebie. No bo nagrywasz się tak, że ja tu mówię i tu się. To jest nowa, taka technologia. A dokąd to idzie? Gdzie to idzie? Polskie Radio, na stronę Polskiego Radia. Polskie Radio. Gdzie zdecydowanie zapraszamy. No bardzo kochany, chciałam nagrać sobie i taka była niedobra kobieta. Ale to nie teraz, teraz nie rozmawiamy o... Ja nagrałam Radio Polskie i nie chciało mi nagrać po raz drugi. A pięknie, ale dobrego. Zdecydowanie będziemy teraz opowiadać o tym samolocie, więc wracając do tematu, rozumiem, że ta sztabka, właściwie sztabka, boże, ten ładunek to jest jaki ciężar? Około 18 kg. 18 kg, a ciężar samolotu to jest jaka waga? 4,5 kg. 18 kg niesie 4,5 kg. Plus piłeczki, około 3 kg. Okej, i w tej konkurencji, bo to jest, rozumiem, też samolot, tak, który bierze udział w zawodach, co jest istotne? W tej konkurencji istotne jest to, żeby podnieść jak największy ciężar, jak największą liczbę piłeczek przy zachowaniu konkretnych wymiarów i to, żeby samolot był w stanie oderwać się na zakładanym dystansie, bo tutaj mamy ograniczenie rozbiegu, i bezpiecznie wylądować. I ten samolot to jest nasz tegoroczny zwycięzca. A czy jesteś w stanie wyobrazić sobie taką wizję przyszłości futurystyczną, w której samoloty bezzałogowe przewożą, na przykład są to samoloty de facto pasażerskie. Myślisz, że rozwój transportu lotniczego w tym kierunku mógłby pójść? Czy ma szansę? Jak najbardziej. Aktualnie automatyzacja w samolotach pasażerskich jest już na takim poziomie, że piloci naprawdę podczas lotu mogą sobie odejść od steru. Myślę, że to jest kwestia kilkudziesięciu lat i przekonania się ludzi do zaufania elektronice, bo dalej to jest poziom, dalej to jest rzecz, która mimo wszystko w jakiś sposób ogranicza nam rozwój takich technologii. A Politechnika Warszawska właśnie w tym kierunku się rozwija, aby za tych parę lat, jak sądzę, po prostu przodować się w tego typu badaniach. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jeszcze chciałem pokazać ostatnią rzecz, drodzy Państwo, bo to nie jest tak, że oni opowiadają, że biorą udział w konkursach i te konkursy i mówią, że je wygrywają, ale nie mają na to żadnego dowodu. Ba, mają na to dosyć duży dowód, bo chciałem coś Państwu tu pokazać. Otóż tutaj mamy, proszę bardzo, medale, które Politechnice udało się zdobyć właśnie w tych konkursach. Także zdecydowanie Politechnika Warszawska, samoloty bezzałogowe czekają na Państwa w namiocie, zaraz Państwu powiem jakim, w namiocie A5.